Ma mi sa, mi si sbini gra. Fuck the war. Hi. Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Vlog, druga część vloga z Coachelli. Nadal jestem w Palm Springs, bo tutaj jest baza wypadowa właśnie na festiwal. Jeżeli nie widzieliście jeszcze poprzedniej części, gdzie pokazałam pierwsze półtorej dnia, to koniecznie musicie zobaczyć, będziecie mieć link w prawym górnym rogu, to jest tutaj. A teraz zapraszam was na drugą część, gdzie będzie koncert Billie Eilish. Please put your lights up. I want to see how many there are of you. Put those lights up even more, but don't start the song yet. Oh, look at you. Okay, wait, follow along. Ready? Move to the left. And move to the right. And the left. And 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 the left. Okay. Thank you for believing in me and caring about me. And I don't know, I remember doing this song that I'm about to do last time and having this like insane feeling of like awe. I was just looking out and I was on that stage over there and I was like, couldn't believe my eyes. And now once again, I'm here and I can't believe my eyes. So I want us all to take a moment right now to just be grateful for the life that we all have and you know, just living and being here. And you know, it's been a really crazy couple of years and we haven't been able to be together. And I want us all to be grateful that we exist and that we're here and we're breathing. And I want us all to just look at life like what it is, you know? We live beautiful lives. But no. Właśnie skończył koncert, było mnóstwo fajerwerków i przyznam szczerze, że na razie z tych dwóch dni jak gdyby bawiłam się najlepiej. Może też dlatego, że na drugi dzień przyjechaliśmy dopiero na Billie, ale było super. Super było zobaczyć na żywo, naprawdę mega fajnie, bardzo fajna energia, więc cudownie. I jutro koniecznie budzimy się rano, szykujemy się rano. Ja chyba zrobię taki, jak gdyby nazwijmy to, najsłabszy make-up, w zasadzie na szybko zrobię sobie takie, wiecie, po prostu taki make-up palcami i po prostu polecimy ten Coachellę, bo chcę wam jak najwięcej pokazać.
pokazać z dnia. No i może więcej koncertów. Zobaczymy, jak będzie. Jest 1:20 w nocy i w ogóle teraz już wszyscy wychodzą. Jest o wiele mniej osób teraz naokoło, niż jak wchodziliśmy. I dla mnie to było takie mega dziwne. W zasadzie oni wychodzili z festiwalu, a miałam takie: co wy robicie? Przecież mini gra, jakby czemu wychodzicie? No i teraz oczywiście już wychodzi cała reszta, ale jest taki syf, słuchajcie. Nie wiem, czy to widać akurat, ale wszędzie są jakieś śmieci i tak dalej, no ale tak wygląda festiwal. Cieszę się, że jutro będzie w dodatku jeszcze cieplej. Tak naprawdę nie potrzebuję tej bluzy dzisiaj, ale mam ją przy sobie, więc nie będę jej nosić w ręku. Natomiast jutro podejrzewam, że nawet jej nie będę musiała zakładać, więc się mega jaram i już nie mogę doczekać. A teraz nas podejrzewam, że czeka jakieś 1,5 godziny... jakieś 1,5 godziny jazdy z powrotem do domu, może nawet dłużej. Zostawiliśmy samochód w ogóle gdzieś poza parkingiem, musieliśmy brać Ubera, a potem jeszcze dwa te tuk-tuki. Masakra. To na przykład to jest tylko to miejsce, gdzie się dzieje, odbywa festiwal, a tu tutaj to wszystko są parkingi. Słuchajcie, no po prostu to jest absurd, to jest tak gigantyczne, to są ulice, więc to są jakby przecznice, to ma gigantyczny obszar. My naprawdę, żeby pójść z jednego punktu do drugiego, to jest nie godzina, półtorej. A jak się wyjeżdża z festiwalu, to nie dość, że się idzie z ludźmi, to jak się chce z niego wyjechać, no to spójrzcie na to. Jakby podejrzewam, że oni tu będą stać w tym korku przez 2 godziny. Tak wyglądają moje budki na koniec dnia. Znaczy jeszcze nie wyszliśmy, ale już prawie. Więc wiecie, tak się to... O, dokładnie. Tak powinny wyglądać, to powinny być czarne. The next day. Dzień dobry, witam dnia 3. Jest jakoś po 9, jest chyba 9:30. Jak widzicie, już zdążyłam umyć włosy. I dzisiaj jestem pierwszą osobą, która wstała z naszej ekipy, dlatego że poszliśmy spać po 6. Więc jakby możecie sobie obliczyć, że spałam około 3 godzin, więc dzisiaj może nie być kolorowo, jeżeli chodzi o to, jak długo będę w stanie stać na nogach, ale będę się boostować kawą i Red Bullami, dlatego że dzisiaj jest ostatni dzień, więc zamierzam wykorzystać to na maksa, więc zaczynajmy. Ale skoro wszyscy śpią, to pomyślałam sobie, że pojadę teraz do takiego miejsca ze smoothiesami, żeby kupić wszystkim śniadanie, no bo nie zacznę nagrywać nic na beauty, w sensie make-upu i tak dalej, no bo jak gdyby nie chcę nikogo budzić, więc może do tego czasu już się sami obudzą i przy okazji będą mieli pyszne śniadanko, więc zobaczymy. Niestety mamy samochód bardzo daleko, bo tam na końcu parkingu. Zobaczcie tylko, widać, gdzie nim jeździliśmy. Jak gdyby w ogóle tutaj to wszystko, to odciśnięta ręka najlepiej. No dobra, otwieramy. W ogóle zobaczcie, jakie bydle, serio, ja uwielbiam takie wielkie auta. Na szczęście do tego miejsca, do którego jadę, po smoothiesy, jest tylko 7 minut. Tutaj w ogóle są cały czas koreczki przez kołczele, podejrzewam, że jak nie ma kołczeli, to jakby tutaj nic się nie dzieje. Zupełnie, bo to jest pustynia, środek pustyni. O, jaka ładna furka przed nami, nice, nice. Ja mam wrażenie, że tym autem, słuchajcie, to bym mogła tą furkę po prostu tak rozjechać. W zasadzie wjadę w tą korwetę po prostu jak w masło. Ale zobaczcie, jakie piękne są te górki tutaj, jak to ładnie wygląda i te palmy. Serio uwielbiam w ogóle ten vibe Palm Springs, Palm Desert, wygląda tu super. Tutaj jest tak, że są takie znaki stopu i trzeba się zatrzymać do końca, a potem jak się ma swoją kolejkę, to się jedzie. Kto pierwszy podjedzie, ten ma pierwszeństwo, czyli ktoś podjeżdża, robi takie i musi się zatrzymać, no i widać, kto pierwszy podjechał i tak dalej, i tak dalej. Dobra, skręcam, słuchajcie, bo to jest gdzieś tutaj. Dobra, zobaczymy, co tutaj dostaniemy, bo jeszcze nigdy tutaj nie byłam, ale polecali. O, wow, kolejka, o nie. Zamówiłam różne rodzaje rapów, zamówiłam różne rodzaje takich bowli, więc ogólnie jest bardzo dużo jedzenia, ale pani powiedziała, że trzeba będzie czekać około 20 minut na to zamówienie, więc nie wiem, co będę robić w tym czasie, bo w zasadzie hotel jest 7 minut stąd. Więc albo się wrócę, albo tu poczekam, pomyślę. Jeszcze skoczyłam przy okazji do Starbucksa i kupiłam kawy. Zakrętasek. Zastanawiam się, słuchajcie, kiedy mnie strzeli to, że spałam 3 godziny. Wiadomo, że na pewno nie teraz, bo przed chwilą właśnie wstałam, znaczy no już minęło pewnie z 1,5 godziny. Natomiast tak czy siak na pewno będzie taki moment. Wydaje mi się, że chyba nie dotrzymam do 12 na Coachelli, ale kto wie, zobaczymy. W każdym razie mam nadzieję, że wstali, wiozę im śniadanko. Jak nie wstali, to ich obudzę, bo już tak jest za późno, nie wyrobię się z make-upem, znowu będziemy za późno, więc nie, 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 nie ma tak. Nice, jak tu fajnie, zobaczcie w ogóle. I jaki wóz, i jaki
taki drugi wóz, wow. Nieźle. Okej, jestem już gotowa, mam make-up, mam ciuchy i cały ciuch od stóp do głów możecie zobaczyć albo na kanale Beauty, albo może tutaj na vlogu jeszcze na Coachelli. W każdym razie teraz się zbieramy, jedziemy, jest druga, nie, pierwsza jest chyba, więc to jest najwcześniej jak się zebraliśmy do tej pory i lecimy, żeby pokazać wam Coachelle w ciągu dnia. Na Coachelle, off we go. Na razie na dojście sobie, o Boże, się wywracam. Dajesz! Musimy podjechać po Andrzeja i jego siostrę. Tak jak wam mówiłam wczoraj, nieważne o której jedziemy i tak jest korek, proszę bardzo. Tak jak mówiłam, tak jest, korek z tej strony, korek z drugiej strony. Mapa pokazuje na przykład, że jest 15 minut stąd, a jedzie się godzinę, więc na to trzeba się nastawić każdego dnia, nieważne o której jedziecie. Zaparkowaliśmy auto, wyszliśmy na ulicę i idziemy w stronę Coachelli. Tylko pierwszego dnia udało nam się zaparkować tak naprawdę na parkingu, takim wiecie, coachellowym. Teraz zaparkowaliśmy po prostu znowu tak jak wczoraj na osiedlu i mamy mniej więcej jakieś 15 minut na piechotę do jakby granic Coachelli, a potem trzeba będzie jeszcze przejść przez całą tą linię i potem security i tak dalej, co zajmie no pewnie kolejne 20 minut, więc jest to naprawdę no długa sprawa, długa. Udało się nam wejść już na strefę Coachelli. To jest tak zwana żółta linia, bo jak widzicie po lewej, po prawej są żółte szmaty rozwieszone i tędy się właśnie idzie na festiwal. No na piechotę pewnie się idzie z 25 minut, ale my chyba weźmiemy sobie dorożki. Za pojedynczą przejażdżkę jest około $15 za osobę, a takich trzeba wziąć 3, żeby się przejechać jak gdyby z punktu początkowego do punktu, gdzie się sprawdza te opaski, więc to jest $75 za osobę. Ja uważam, że to jest absurd. W ogóle, żeby być na Coachelli, trzeba wydać kupę kasy, a szczerze mówiąc, do tej pory powiem wam, że moim zdaniem nie za bardzo się opłaca, naprawdę. Tutaj mamy wejście na VIP-a, bo tak jak wiecie, mamy VIP-owskie wejściówki, ale jest to pierwszy raz, kiedy jesteśmy w stanie z nich tak naprawdę skorzystać, bo wczoraj wyszliśmy tak późno, ale nie udało nam się nigdy dostać też na parking VIP-owski, który jest chyba tu. Płacicie dużo więcej, a tak naprawdę jest no jakaś tam strefa VIP-a i tak jest dużo osób. Nie ma tam nic wyjątkowego. No i jakby, tak jak mówię, no jedyne co możecie skorzystać, to jak przyjdziecie w miarę wcześniej i po prostu, że możecie wejść innym wejściem. Ale zobaczcie, jakie piękne są kwiatki po drodze. Po raz pierwszy mogę je docenić rzeczywiście i naprawdę są piękne. I palmy. Ładna pogoda. Ale dzisiaj jest patelnia, muszę powiedzieć, naprawdę, więc jakby dobrze to, co mam na sobie, to jest tyle, ale i tak mi jest z tym gorąco, uwierzcie lub nie. Teraz czas na skanowanie opaski. Oh yeah. Wchodzimy. Tutaj jest scan security, bo tutaj się opróżnia plecaki, w sensie, żeby pokazać, że nic tutaj nie macie. A tu jak są jakieś małe torebki albo nic, to jest przejście środkowe. Tutaj ktoś tu ma większe plecaki. No bags! No bags! No bags! Widzicie, jak łatwo się przychodzi, jak się nie ma plecaka ze sobą, albo małą tylko torebkę, no to o wiele szybciej, po prostu tylko przychodzicie i nic. Tutaj sprawdza się ID, żeby zobaczyć, czy macie powyżej 21 lat i czy możecie kupować alkohol, wtedy dostajecie kolejną opaskę. No i strefa VIP wygląda w ten sposób, piękna, zielona. Od razu wita nas jedzenie i deszczyk. Jest grill. No jedzenia tu jest akurat bardzo dużo. Coffee shop, proszę bardzo. No i tłumy. Przechodzimy przez strefę VIP, tutaj właśnie wyszliśmy przed chwilą. I przechodzimy teraz na Coachelle. Jak widzicie, tam jest koło, tam jest jedna scena, tam jest to coś, co wam pokazywałam wcześniej, to takie świecące w nocy. No i tam jest reszta scen. Teraz postaram się wam pokazać jak najwięcej miejsc tutaj w ciągu dnia. Tutaj obszar Coachelli jest tak wielki, że podejrzewam, że będę chodzić półtorej godziny i nie obejdę wszystkiego. Już część widzieliście pierwszego dnia, w zasadzie pierwszego wieczora, ale w dzień jednak to jest co innego. Na szczęście w aplikacji można znaleźć dokładnie gdzie co jest. Jest mapka z dokładnymi miejscami, na przykład gdzie macie refill na wodę, czyli macie swoje butelki na wodę i możecie sobie tam dolać wodę taką pitną. Są miejsca z jedzeniem, toalety, sceny wszystkie opisane. Jeżeli chodzi o dzisiejszy line-up, to jest, jak widzicie, o 8.30 do Jacket i w tym samym momencie jest Maneskin i po prostu aż się zastanawiam, co mam wybrać. I to jest straszne, bo nie mogą być takie rzeczy jednocześnie. To jest po prostu niedopuszczalne, więc zobaczymy, jak to wyjdzie, ale chciałabym być na dwóch. To jest to koło, na którym byłam pierwszej nocy i przyznam szczerze, że w dzień to wygląda naprawdę słabo, chociaż ze środka może być fajnie, bo może być widać więcej naokoło, ale mam wrażenie, że dzisiaj jest zdecydowanie więcej ludzi, słuchajcie.
Ja idę do głównego miejsca, za które Coachella jest znana, czyli do tego koła. I tu jest zresztą główne wejście, więc może dlatego jest tak dużo osób, bo potem się rozchodzą na różne strony. Ale tu na razie jest największe jak gdyby skomasowanie. Ale wydaje mi się, słuchajcie, że nie będę się pchała aż do samego wejścia, żeby pokazać wam to koło z bliska, bo to i tak nie ma sensu, bo koło jest dosyć duże. Więc po prostu obrócę się tak i jak widzicie, mam koło za sobą i to jest, tak jak mówiłam, taki właśnie główny coachellowy punkt, za który Coachella jest znana. No i zaraz obok tej wieży, tutaj idzie się dalej i już się pokazuje główna scena. Tutaj jest ta strefa VIP, z której my przyszliśmy na początku, czyli wyszliśmy prosto na główną scenę. Dalej właśnie jest jeszcze więcej scen, tutaj sobie ludzie chillują, bo jest cień w miarę. I całkiem ładny widok, więc ja ich tutaj grzecznie wyminę i pokażę wam resztę, dopóki jeszcze jest jasno, ale słuchajcie, już słońce tak się zniża. No i tu po środku tak naprawdę nic nie ma, oprócz właśnie instalacji. Kolejne miejsce na fotki, pierwsza instalacja, taki po prostu niebieski wiatrak. Tam jest jeszcze coś zielonego, to jak gdyby niczemu nie służy, tylko po prostu jest do robienia zdjęć, to jest sztuka. Sztuka. To też muszę przyznać, że wygląda o wiele lepiej wieczorem, bo to się całe świeci, a teraz powiem wam, że te instalacje naprawdę wyglądają lepiej w nocy. Może w dzień, nie wiem co wygląda lepiej w zasadzie, widać więcej ludzi, widać więcej stylówek, ale jeżeli chodzi o sam vibe, no to wieczorem jest o wiele lepiej, bo na przykład te wszystkie palmy tutaj dookoła są podświetlane, jak pamiętacie, a teraz to wszystko jest takie, no po prostu palmy, nie? No jak gdyby fajnie, ale mimo wszystko vibe jest fajniejszy wieczorem. Teraz pokażę wam mapkę w ogóle taką, jakby bardziej stacjonarną. Zobaczcie, jakie to jest wielkie i co tutaj jest. I ja jestem w tym miejscu. Kolejna instalacja do zdjęć. Szkoda, że nie można tam wejść na górę. Ja bym już od razu weszła. Ta osoba z balonami jest tu i zobaczcie, gdzie to leci. Wow, co tu się dzieje w ogóle? Nice! Hey, love your outfit! It's amazing! You look fantastic! Seriously! Wow! Tutaj też super, takie widać pose, ale w ogóle te buty! Wow! No więc tu jest kolejna taka duża scena muzyczna. Po tej głównej to jest największa. A tutaj jest food court, słuchajcie, bardzo duży też. Tutaj jak się wchodzi na szamę, to macie na przykład stację, gdzie możecie sobie naładować telefony, co też jest mega, mega przydatne. Bo tutaj oprócz tego, że jak gdyby bardzo szybko się rozładowuje telefon, to jeszcze nie ma internetu na przykład, więc jest tu bardzo ciężko się porozumieć ze znajomymi, bo po prostu jest tu tak dużo ludzi, że internet siada, internetu nie ma. Ale zobaczcie, ile jest osób w tym food courcie. Jak gdyby to jest jeden wielki namiot poświęcony tylko jedzeniu, a takie sekcje są chyba 3 albo 4 tutaj, więc jest tego mnóstwo. Tutaj jest oczywiście wegańskie jakieś jedzenie, tu jest kogi, więc to jest koreańskie. Tutaj są arepy, czyli to jest kolumbijskie, tu jest jakieś bolo, nie mam pojęcia co to jest, ale ogólnie dużo mają meksykańskiego jedzenia, albo takiego południowoamerykańskiego. O, tam są chyba desery jakieś. Jest nawet ramen, sumo dogi, czyli jakby hot dog, ale w wersji jakiejś azjatyckiej. Tu jest też jakieś azjatyckie i mamy pizzę. I to było na tyle, jeżeli chodzi o jedzenie. A tutaj jeszcze są jakieś soki, tam po drugiej stronie była kawa. Więc ten namiot jest bardzo duży, mieści bardzo dużo osób, ale i tak są kolejki, bo no, ludzie są głodni, ludzie chcą jeść. I tutaj tak naprawdę po lewej są już tylko takie namioty jakby firm, bo na przykład tutaj ten takie iglo wielkie, to jest iglo HP. Tam jest jeszcze namiot jakiejś firmy, więc nie ma sensu tam iść. No wiecie, to są jakieś takie wystawy marek. Może jest fajnie, ale jakby nie będę wam teraz tego pokazywać, no bo jednak festiwal się liczy, ludzie się liczą. No i teraz znowu się wracam w drugą stronę. Tutaj jest ta instalacja, którą widzieliście, tam ta scena. Tutaj są pieski, a ja idę tam z powrotem. Strasznie ładnie się teraz zrobiło, jak już słońce zachodzi. Nie uwierzycie, ale Macarena leci. Macarena! Ej, piękne światło teraz jest, naprawdę jak się robi taki zachód ładny, to jest super, po prostu tu najładniej jest przy zachodzie słońca, po prostu jest wow. Teraz czas na pierwsze jedzenie na Coachelli tego dnia, bo jedliśmy tylko śniadanie i stanęliśmy sobie tutaj przy tych takich budach jakby, nie na żadnej strefie, bo akurat się śpieszymy, więc zjemy coś na szybko. I ja sobie zamówiłam, słuchajcie, tacosy, reszta ja zamówiłam sobie jeszcze burrito i acai, takie smoothie jakby acai. Niestety jedzenie tutaj wygląda dosyć chamsko, to są akurat tacosy.
pewnie na tej strefie VIP są lepsze, ale tak wygląda na przykład Asahi z Ufi. I mamy jeszcze, tu są kanapki na przykład takie grillowane z serem i szyną. Były dokładnie. I jest burritko, ale burrito jest akurat mega pokaźne. A dobre chociaż? Czyli tak jak były takosy pewnie. Lecimy teraz na koncert Doji, bo jest prawie 8:30, więc zobaczymy jak będzie. Ja słuchajcie, liczę na to, że będzie super, ale zobaczymy jak wyjdzie w praniu. Ale jest pięknie podświetlone wszystko, zobaczcie te instalacje jak nabierają życia, jak właśnie już jest ciemno. Jak gdyby są dwie kołczelne moim zdaniem, jedna dzienna, druga nocna, naprawdę. No słuchajcie, powiem wam, że są tłumy, nawet nie wiem, czy nie większe niż na Billy albo podobne. Just keep in our mind how lucky we are to have the chance to be here. You gotta always remember that. And so I want to tell you something from the bottom of my heart. You're not machine, you're not cattle, you're a man. You people have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Let us use the power, let us all unite. Enjoy the night. Hardcore, w sensie nie spodziewałam się tego, super koncert. Chyba jeden z lepszych, w ogóle taka mega atmosfera. W ogóle przekaz, wow, jakby Maneskin, hell yeah! Naprawdę, nie wiem czy nie lepiej niż Doja. Czas na szamkę i przyszliśmy do strefy VIP, bo akurat tutaj jest moim zdaniem trochę lepsze jedzenie. I to jest coś, co się nazywa Sweet Fin i to są pokebowle i ja już tutaj połowę zjadłam. W ogóle na kołczelni trzeba się przyzwyczaić do tego, że je się raczej na ziemi, na trawie. Ja tutaj miałam pokebowla z tuńczykiem, ogórkiem i jakimiś jeszcze warzywkami. Dojadam to i idziemy dalej. Zaraz się zaczyna The Weeknd i tutaj jeszcze jesteśmy na strefie VIP, zaraz wychodzimy, bo zaczyna się zbierać strasznie dużo ludzi, więc ogólnie jestem w ciężkim szoku, no ale dobra, można się było tego spodziewać. Zrobiło się trochę chłodno, więc założyłam sobie tą kurtę z pierwszego dnia, bo jakby to jest jedyna rzecz, która w miarę pasuje. I jeszcze fajna rzecz kolejna jest taka tutaj, że jak ludziom się podoba wasz ciuch, to naprawdę wam to powiedzą, mówią, a jak się wyglądasz i w ogóle, a w Polsce to jest takie, że po prostu patrzą i mówią, a okej. Okay. Dziwne. I love you, Coachella. I love you guys so much. Y'all trying to go home right now or not?
Are we gonna stay here the whole week? Let's stay here, yeah? No i koniec, słuchajcie, wszyscy się zbierają. Teraz będzie tłum, jest po prostu jak przejście przez rzekę, bo chcemy się dostać na drugą stronę. I jest po prostu flow taki ludzi, że trzeba się po prostu wbijać, jak w korek. Powiem wam, że jeżeli chodzi o The Weeknd, to jestem trochę zawiedziona. W sensie okej, no było spoko, ale liczyłam na jakiś taki większy vibe. Na przykład jak była Billie, no to ona wychodziła do ludzi, gdzieś tam sobie śpiewała blisko. Była taka, że dosyć dużo mówiła do ludzi, a tutaj było tak, ja sobie zaśpiewam na scenie i tyle. Więc jak gdyby fajnie, jak ten kontakt jest, fajnie, jak coś się dzieje. Maneskin też był super, bo naprawdę była moc, w sensie działo się. Natomiast teraz znowu czeka nas pewnie godzinna wyprawa do domu. I pójdziemy spać pewnie znowu nad ranem. Czas na podsumowanie Coachelli. Spróbuję wam podsumować tak, wiecie, na świeżo i co dokładnie o tym myślę. Więc tak, jeżeli chodzi o to, czy warto, czy nie warto, to uważam, że raz w życiu warto się pojawić, bo Coachella ma naprawdę fajny vibe, jest naprawdę pięknie na miejscu, ale jeżeli chodzi o festiwale, tak ogólnie, to wydaje mi się, że spokojnie możecie znaleźć coś lepszego i muzycznie, i właśnie tak, żeby się pobawić. Dlatego, że słuchajcie, uwaga, hit, o pierwszej ten festiwal się kończy. Jakby wyrzuca was, dosłownie wyrzucają i po prostu idziecie całym motłochem, jak gdyby całą taką, wiecie, całym stadem ludzi i po prostu no, festiwal jest zamykany, a nie tak jak u nas, że na przykład, wiecie, impreza trwa 2-4, można sobie zrobić melanż, jak ktoś chce, można sobie iść spać gdzieś tam, jak ktoś chce. Nie, tutaj jest tak, że pierwsza nara, jak gdyby ich to nie obchodzi, no i się idzie potem te pół godziny czy 40 minut, żeby w ogóle wyjść z festiwalu i właśnie jak się wychodzi, to też przez to, że jest mnóstwo tego pyłu, to trzeba mieć właśnie jakąś maskę albo jakąś chustę na twarzy, coś takiego, bo po prostu my dzisiaj się obudziliśmy z takim kaszlem, z takim zatkanym nosem, swędzące oczy, po prostu tyle piachu, tyle pyłu, no ale sam vibe jest naprawdę fajny, można poznać fajnych ludzi, więc ogólnie wydaje mi się, że warto, dwa razy może w życiu, raz i to będzie inna. Ale oczywiście dajcie znać, co wy myślicie oglądając tego vloga, obejrzyjcie też koniecznie beauty, make-upy i stylówki na kanale Beauty oczywiście i widzimy się na tym kanale w każdą środę, a na kanale Beauty w każdy piątek, więc dziękuję wam pięknie za oglądanie i do zobaczenia, pa, 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 pa!